jak wszystko na ziemi wodą się odświeża. A wiesz, Melapsos kazał nam nawet wino mieszać z wodą. Aha, więc... skoro mówisz o wodzie, czy wiesz, że u nas wszystkie czerpaki są dziurawe? Przyznam się wam, że nic nie budzi we mnie takiego wstrętu, jak widok dziurawego garnka. No bo to się mija z jego przeznaczeniem. To jak mózg człowieka, który nie potrafił trzymać żadnego pojęcia, żadnej idei, przelewa się z niego wszystko. Powiedz mi, czy ty umiesz tańczyć? Czemu mnie o to pytasz? Jakoś mi tak przyszło do głowy, że chciałabym cię widzieć tańczącego. Ale wybacz, kochanie, to twoje pytanie w tym momencie jest całkiem niedorzeczne. Wiem. Ale należy ci się odpowiedź. Otóż chcesz wiedzieć, co ja myślę o tańcu. Nie, ja chcę ciebie widzieć tańczącego. Otóż taniec jest ćwiczeniem, które rozwija wszystkie członki ciała. Tak jak filozofowanie rozwija wszystkie władze duszy. A że to się dzieje przy rytmie muzyki, rozwija je harmonijnie. Czy ja umiem tańczyć? Ależ za młodu tańczyłem chętnie i dużo i dziś jeszcze. Powiedz mi, kochany Fedrosie, mój przyjacielu, czemu kobieta tak często śmieje się bez powodu, a czasem bez powodu płacze? Nie wiem, Sokratesie. Ja myślę, Sokratesie, że kobieta mówi łzami, a mężczyzna tej jej mowy jeszcze nie rozumie. A cóż ty możesz wiedzieć o kobiecie, Charmidesie? Nie słyszałem cię nigdy rozprawiającego o tym w Lykaionie, ale ucz się, młody człowieku, znawstwa natury ludzkiej. Uczę się, Sokratesie. No, więc dokąd pójdziemy, Fedrosie? Znam takie jedno miejsce nad Ilisem, pod Jawora. Nad Ilisem? Nigdyś tam nie był? Nigdy. Ty jesteś dziwnym człowiekiem, Sokratesie. Ty się w ogóle nigdzie za miasto nie ruszasz. O, wybacz, kochany Fedrosie, ale ja się lubię uczyć. A piękne okolice i drzewa niczego mnie nauczyć nie mogą, tylko ludzie. Tam jest wierzba, co cień daje, a Ilis szemrze płynąc wąskim korytem. O czym szemrze Ilis? O miłości. Fedrosie, słyszałeś, co powiedział Sokrates? Że go piękne okolice i drzewa niczego nauczyć nie mogą. I że dzisiaj z tobą nigdzie nie pójdzie, prawda, Sokratesie? No a powiedz mi, Ksanty, bo dlaczego tobie tak zależy na tym, żebym z tym oto zacnym młodzieńcem nie poszedł? Chciałam się ciebie poradzić, mam wielkie kłopoty. Jakie? Fronton domu każą nam odnowić przed Dionizjami. Kto każe? Był to Epistates, z polecenia Archonta. Z polecenia Archonta? A, to należy go posłuchać. Archontowi należy być posłusznym w słusznych, a nawet w niesłusznych jego rozkazaniach. Więc gdyby Archont kazał ci się zabić, to też byłbyś mu posłuszny? Na Zeusa, tak? Bardzo to pięknie, ale powiedz mi, za jakie pieniądze mam to zrobić? A to będzie tak dużo kosztować? Bardzo. No i jest dla nas niemożliwością zdobycie takiej sumy pieniędzy? Chyba bym ukradł, ale tego nie zrobię. Czy Archont może
żądać od obywatela rzeczy niemożliwych. Może i często to robi. No ale my w takim wypadku nie możemy mu być posłuszni. Możemy, a nawet musimy. No ale przecież przed chwilą powiedziałeś, że to jest niemożliwe. No ale także niemożliwe jest nie posłuchać tego rozporządzenia. No, skoro stoimy przed dwiema niemożliwościami, należy wybrać jedną z nich. Żadnej nie trzeba wybierać. W ogóle niepotrzebnie o tym mówiłam. Ty mi nic nie możesz poradzić, bo ty się po prostu na tym nie znasz. Skoro ci nie mogę być w niczym pomocny, pozwól wobec tego, żebym z tym oto zacnym Pedrosem poszedł pofilozofować trochę nad brzegi. No właśnie prosiłam cię, żebyś nie chodził. No tak, ale powód, który podałaś, okazał się niewystarczającym. Nieprawda. Powodem. Nie rozumiem cię, Ksantypo. Nie rozumiesz mnie, to prawda. A przecież dla ciebie, Sokratesie, wszystko jest łatwe i zrozumiałe. Chodzisz, poznajesz ludzi, zadajesz sobie trud, aby ich zrozumieć do końca. Ale nigdy nie zadałeś sobie trudu, aby poznać istotę tobie najbliższą, z którą dzielisz łoże i troski życia codziennego. No nie patrz tak na mnie. No nie wybałuszaj tak na mnie oczu, abyś mnie pierwszy raz w życiu widział. No odezwij się, krzyknij, uderz mnie, ale nie patrz tak na mnie. Ja bym ciebie zabiła, rozumiesz? Zabiłabym ciebie, otrułabym ciebie, tak cię nienawidzę. Może się znajdą tacy, którzy cię w tym wyręczą? Zrobisz to, co cię proszę, czy nie? No dobrze, ale najpierw odpowiedz mi na... Nie. Tylko nie zadawaj mi pytań na Zeusa, tylko nie zadawaj mi pytań. Ja już znam te wszystkie twoje sposoby. Udowodnisz mi, że nic nie wiem, że nawet nie wiem tego, że nic nie wiem. I w końcu ja uwierzę, że to prawda, że słuszność jest po twojej stronie. Ja nie chcę prawdy, rozumiesz? Ja nie chcę prawdy, ja chcę raz w życiu, żeby nie było tak, jak być powinno. Jeżeli ty widzisz w tym mój nierozum, to chcę być nierozumna i niczego więcej nie pragnę. Ale powiedz mi, Ksantypo, czego ty chcesz ode mnie? Żebyście sobie stąd wszyscy poszli, żebyście sobie wszyscy stąd poszli. To i ja też? Tak, ty też. No ale przecież przed chwilą powiedziałaś, żebym z tobą został. Tak, powiedziałam. No więc czy coś się zmieniło w twoim usposobieniu, czy w tych twoich chęciach? Nie, nic się nie zmieniło. No więc wtedy wobec tego nie mówiłaś prawdy. Mówiłam prawdę. Więc i teraz nie. Teraz też mówię prawdę. Powiedz mi, kochany Pedrosie, co myślisz, iż należałoby mi uczynić w takim wypadku? Nie wiem, Sokratesie. A ty, Armidesie? Nie wiem. No więc skoro wy nie wiecie, ona nie wie i ja także nie wiem. Muszę poradzić się tego głosu wewnętrznego, który zawsze mi mówi, co mam zrobić, a czego zaniechać. To jest nieomylny znak boski. Ten daimonion, który ze wszystkich bogów, co mieszkają na Olimpie, najczęściej na ziemię schodzi, zawsze ludziom we wszystkich kłopotach jest pomocny. Tylko, że on mówi szeptem, tajemniczym szeptem. Nie umie hałasować tak jak Zeus z piorunami. Nie zajmuje się losem wielkiego świata, gwiazd i księżyców, ale troszczy się o tę zawsze zatroskaną, zagubioną w mrokach przeznaczenia duszę człowieka. On mi już powiedział, żebym sobie stąd poszedł. Kochany Fedrosie, tak się zapaliłem do tego, co chcesz mi powiedzieć o Lizjaszu, że choćbyś mnie spacerem wiódł do Megary, pójdę z tobą.